Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Brangie, a to jest kolejny materiał, słuchajcie, z gry Nioh 2. Jak dobrze pamiętacie, słuchajcie, wykonujemy teraz trzecią już misję fabularną w trzecim regionie, czyli Ptak w klatce. Dostał się do wieży, w której zamknął się Asian Nagamasa i ukratuj panią Ouchi. I tak to zrobimy. Tu jeszcze jakieś tytuły dostaliśmy. Zabił mi jakiś nowy przeciwnik w poprzednim odcinku. Masakra. Oczywiście nagrywam odcinek po odcinku. Materiał po materiale, znaczy się tak powinniśmy po polsku powiedzieć, jeżeli parę chwil temu użyłem słowa odcinek. Dobra, jedziemy tam. W zemście użyłem sobie świeczy przywołacza, żeby nie stracić tego, co zyskałem wcześniej. Wezmę sobie tą lilię. Dobra, i spróbuję się tam dostać na szybko. Chyba nie z tej strony. Co to w ogóle było za dziadostwo? Bo nawet najstarsi górale tego nie wiedzą. O Jezu, znowu wróciłem w tą samą stronę. Kurczę, gdzie to mam iść? Tu nie. Tutaj jest kapliczka, tutaj nie. Ej, zgubiłem się. Tutaj? Tak, tutaj w tym kierunku. Teraz tu. Czy nie chce mi się z wami walczyć? Tutaj byłem na dole. Tak, tutaj byłem. To były te pająki. O, dużo jest tutaj przeciwników. Nie chcę mi się z nimi... Wylecz się. Nie chcę mi się za bardzo z nimi walczyć. Ale chyba będę musiał sobie oczyścić drogę do tej kopalni. Dobra, z tej strony nic nie ma. Dobrze, chociaż wyzbierałem sekrety z tej lokacji. Nie, nie, weź piszczała, akurat nie chcę. Łukiem go zdejmę. Muszę go dobić. Ktoś mnie zauważył. Pięknie. Szlak. Wycił, nie zdążyłem zareagować. No nic. Dobra, w takim razie weźmy sobie znajdźki. Tu jest jeszcze? Szlak by to trafił. Dobra, piękny strzał. Dobra, gdzie się schodziło do tej kopalni? O nie, tylko nie gościu z Dachi. Dobra. Weź się wylecz. W zamian dwa eliksiry, super. Dobra, i to było w tamtym miejscu. To jest ten potwór, który mnie nie zauważył, a który tutaj strzelał do mnie wcześniej. Nice. Dobra, i teraz zrobimy tak, obronę, barierę i zmniejszymy mu atak, albo spróbujemy go zaatakować, słuchajcie, z ataków dystansowych może tak. Nie udało mi się skontrować. Dobra.
Dobra, wdupala mu, żeby nie smrodził, tak? Upierdliwy przeciwnik, powiem szczerze. Ale rdzenia nie zostawił. Jestem ciekawy, jakie on ma do dyspozycji, słuchajcie, rdzenia. Ale udało się go w miarę pokonać. Kurczę, jaki on jest upierdliwy. Dobra, tutaj mamy kodamkę. I o dziwo gdzieś skrzynię. Ale gdzie? Może gdzieś tutaj jest jakaś ukryta ściana. Nie, tam na górze. A nie jestem w stanie się tam dostać. No bo wiecie, czemu nie ma jestem w stanie. Dobra, siła. Słój z szlamem. Do zatruwania pewnie. Dobra, i czy tutaj sobie otworzę skrót jakiś? No, zobaczymy. Tak, tu już jest skrót do kapliczki. Kapliczka była, jak dobrze pamiętam, w tym miejscu. Dokładnie. No dobra, chociaż tyle. Chociaż tyle, moi drodzy. Ale nie będziemy na razie z niej korzystać. Sprawdźmy, co tutaj. Oj, pająk! Ja pierdykam. Zapomniałem, że te pająki tutaj są. Jak mnie zorał, nie? A w ogóle, że mi kompas nie wykrył go, to jestem w szoku. No to była podejrzana sytuacja, że w ciasnym miejscu jest tutaj lepki dzbanek. W ciasnym miejscu jest tutaj znajdźka i żadnego przeciwnika. Muszę uważać na te pająki, definitywnie. Gdzie teraz iść? To jest tylko skrót. Tak naprawdę. Może sobie odpalimy od razu wyrzutkarski talizman. Jakoś trzeba tam na górę wejść. Coś tam słychać, że łazi. Tutaj żadnej ukrytej ściany nie ma. Ale tu jest przejście chyba, czy... Pamiętam, że tu był ten gościu, co tutaj miotał. Dobra, bomba prochowa. A kto wie, czy tutaj nie ma ukrytej ściany. Ale to zaraz. Tego poczęstuję atakami ognistymi. I zmniejszę mu atak. Dobra. Nie! Niepotrzebnie. Ach, miski. Totalny miski, moi drodzy. No nic, będę od nowa ładował duszkę opiekuńczego. Trudno się mówi. Czy tutaj czasem nie ma ukrytej ściany? Nie, a tak mi się wydawało, słuchajcie, że to są jakieś oczy. A niestety nie. No i tutaj jak użyjemy naszego duszka opiekuńczego, to nas leczy. To jest fajna umiejętność. Powiem szczerze, bardzo fajna. Umiejka. Ale szkoda, że zmarnowałem tego ducha w durny sposób. Aczkolwiek możemy go kamieniami dusz naładować. To nie byłby taki głupi pomysł. Moim zdaniem. Dobra, tak naprawdę musimy tutaj ruszać. Teraz. Poczekam chwilę, aż ten duszek się naładuje. Później skorzystam z kamieni dusz. O, ja myślałem, że to jest wojownik, to właśnie ta świnia, czy to pies, dlatego mnie tamten wykrył pajac. Tamten w oddali. Ładnie, ja tak krytyczny. Super.
No i tak naprawdę możemy sobie tego duszka naładować kamieniami, zwykłymi kamieniami dusz. Bo nie, tych kamieni akurat mam dużo. Mały kamień dusz. Mały kamienna dusza. 5000. A weź małego. Ile to zabierze? Znaczy ile to da? No całkiem nieźle. Dużo teraz tych kamieni dusz. Znaczy dużo rodzaju nam wpadło. Ale tego to ma najwięcej. 7. Pięknie. Od razu lepiej. To jest jakiś wojownik, ale raczej cały teren tutaj sprawdziliśmy. Także nie ma co tutaj przeszukiwać obszaru durnie. Tam jest w oddali jakiś przeciwnik. Zapomnij. Super, prawie by mnie wykończył. To jest właśnie Nio, nie? Dwa eliksiry poszły na tą zabawę. Ale jeden i dwa odzyskałem swoją drogą. Tam mnie któryś wykrył, ale nie wiem który. Chyba że myśmy wystrzelili. O, jeszcze duszko opiekuńczego przez chwilę przez przypadek zmieniłem. Ciężko by tam zajść, chyba że tam tego bym rozwalił. No, muszę sobie duszka czego zmienić. Chyba tamtego rozwalimy, jeśli działa. Kurczę, tamtego jakoś muszę zajść. Ej, patrzcie. Co on robi? Czai się, ale chyba wyszedł. Właśnie. Zapomniał, co się wokół niego dzieje. No, a tam musimy wejść po drabinie, bo innej opcji. O Jezus! Innej opcji nie ma, ale się wystraszyłem. Dobra, poszukaj. Nie, mnie stary nie pytaj. Tu jest jakieś przejście. Ale to na spokojnie. Wolę to sprawdzać z łukiem. Albo po prostu na spokojnie sobie przeanalizować co i jak. Tu jest przeciwnik. A ten zginął od czego? Sprawca Tesso. A tam mamy pająka. Okej, kolejne tam widzę. Albo nie, to są chyba tylko zwykłe kokony. O, ten mały. No, jak to nie, tutaj będziemy jednak na średniej postawie grać. Ona jest dosyć szybka. O nie. Dobra, kolejny zjebus. I co tutaj zrobić? Najlepiej sobie weźmiemy baw ognisty. I co, obronę. I żeby nie zginąć. I tyle. Dobra. Jeszcze tego dziadostwa tu pełno. Wysoka postawa. Dobra, przestał się nam interesować, także sobie ten buff zregeneruje i spróbuję może
chciałam wykurzyć. Lecie. Dobra, musiałem ducha, bo bym zginął. Wow, mały głos. Mistrz umiejętności Okai zdobyłem. Jakby mnie normalnie załatwiłby mnie moment. Zapomniałem jeszcze zmienić, słuchajcie, sloty. No właśnie. Zapomniałem jeszcze sloty zmienić i wyszło. Zamiast leczenia się to zwiększyłem sobie atak. Z drugiej strony miałem przecież wykorzystany ten talizman, żeby nie zginąć. Ale dobra, wyleczę się. Okej, spróbuję jeszcze raz sobie tego duszka naładować. Poprzez kamienie dusz. Choć teoretycznie możemy sobie jeszcze jeden talizman wykrywania odpalić. O nie. Tego dziadostwa jest pełno. Tu jest jeszcze pająk. Tego dziadostwa jest tu pełno. Wiecie co, użyjmy jednego dużego kamienia dusz. Dobra. Jeszcze jednego dużego kamienia dusz. Albo nie. Pięć małych. Dobra, żeby ten duszek się naładował. I weźmiemy sobie tak. Mamy piszczała. Ale wiecie co, weźmiemy sobie barierę. Zwiększymy obronę. I wykurzymy mu z tych lepszych pocisków. Pięknie. Ładnie. Dobra, akurat tu dobrze z nim poszło. Dobra, korzystając z tego, że jeszcze ta bariera trwa. Dobra, średnia postawa. Dobra, mi się wydaje, że ten efekt, który tutaj działa często w tej misji, to spowalnia naszą regenerację ki, czyli staminy. Tak na to by wszystko wskazywało. Dobra, kolejny. Także zapraszam. Jakie to jest upierdliwe, powiem szczerze. Mamy pierwszy rdzeń z tego przeciwnika. Ciekawe. Bardzo kurna ciekawe. Nie ma tu żadnego pająka. Weźmy sobie łuk. Trzeba będzie uważać, bo naprawdę to jest... Zaczyna się robić ciężka miejscowa. Wszak to, że tak to powiem. Dobra. Świetna woda. Dobra, tu nic nie widzę. Żadnego wrogiego przeciwnika. Tam jest sekret. Cały czas oglądam się po ścianach, bo wiecie, że te... pająki cholerne to... łatwo nie dotyczy, że krytyczne obrażenia nam straszne wbijają. Okej, ziołowe lekarstwo, amulet podróży i kosmyk włosów o magii on mio. Super. A później zobaczymy, co z tego magii on mio będziemy mogli sobie ogarnąć. Ja sobie oczywiście zapamięcie to zużyję. Dobra. I
Tam nic nie było, ale tutaj może ktoś być. No ta. Czemu mnie to nie dziwi? Słuchajcie, czemu mnie to nie dziwi? Weźmy sobie tym razem obronę, żeby nie zginąć. I weźmy sobie buff. Oś tu cwaniaczku. Ładnie. No, ale powiem wam szczerze, że ten przeciwnik do łatwych nie należy. Trzeba to mieć pod uwagę. Wziąć pod uwagę, znaczy się. To jest naprawdę straszny wróg. Pojawił się w końcu przeciwnik, którego się tak trochę obawiam. Prawda. Dobra, na górze będą wrogowie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Wiecie co? I tu jest dobry moment, żeby sobie użyć tego pędzla. Okej. Bo już nie miałem nic żadnych slotów. Gdzieś tutaj jest kodamka. On musi być na górze. O właśnie, na górze miałem powiedzieć. I zgadłem. Dobra, przyjacielu. To ciebie już mam. Teraz tutaj mamy przeciwników. Tego spróbuję po cichu załatwić. O, to jest gościu z toporem. Próbuję mu zmniejszyć atak. Nie no, kolejny misklik. Patrzcie, jaki wytrzymałem. Przeżył każdą moją kontrę. Dobra, teraz go przynajmniej wykończyłem. Skubaniutki. A to sobie anime tutaj zagenerują. Ładne jaja, powiem wam szczerze. A Tyson wykrywanie mi się już kończy. Już sobie go zużyjemy teraz. No tam jest przeciwnik, to go sobie go tutaj przywołam. Ja pierdolę. Lecie. Mnie bardzo denerwuje, że jego nie można, słuchajcie, powstrzymać, jego ataków. I to jest straszne. Numer. Leczę się. Weźmy sobie truskawkę, żeby nam trochę zagenerowała animy do ataków specjalnych. Rdzeń demonów. Kurczę, 10 minut na przejechanie w menu, czy mamy tę truskawkę? Mamy, dobra. Okej. Szkielet. Super. Nienawidzę tego przeciwnika. Lecz się. Dobra, ładnie. Dobra, udało się go pokonać. Ojeju, jeju, jeju, jeju. Dobra, eliksir zdobyty. Tutaj teoretycznie możemy odpalić, nie wiem, czy cokolwiek da. A da! Bo jednego gościa tam załatwiliśmy na strażnicy. Mam nadzieję, że cokolwiek to dało. Dobra, i tam mamy kolegę.
Spróbuję przynajmniej tylko jednego załatwić. Kurczaki. Dobra, no nic. Dobra. Och. Trzeba uważać, że oni lubią używać tej specjalnej umiejętności wtedy, kiedy mają najmniej życia, nie? Ale ktoś jeszcze tutaj jest. No, gościu czeka na coś. Może poczeka na mnie? Co? Może czekasz na miłość swojego życia? No to ta miłość idzie, ale wręcz przeciwnym... Ojej, uwaga. No, jeszcze do niego odwraca. Na spokojnie. Teraz go powinienem spokojnie zajść. Pięknie. Czyli tego pana mamy z głowy. Tego spróbuję z łuku pizgnąć. Nie, że on tego nie słyszy w ogóle. Dobra. Rękawice łucznika, eliksir zdobyliśmy. Święta strzała. O, już w smrodzie. Nadajesz. Nie? Dobra, tego pana mamy z głowy. Dobra, niby tu jest sekret, ale mi się to wcale nie podoba, to miejsce. Niby na kompasie nie pokazuje żadnego przeciwnika, żadnego wroga. Dobra, amunicja do karabinu. A, bo ja od drugiej strony po prostu ich rozwalałem. Chyba byłem z tej strony. Dokładnie. No dobra. W takim bądź razie. Chyba tutaj już zwiedziłem tamtą część, czy nie? Czy muszę już iść w tym kierunku? No zaraz zobaczymy to. Swoją drogą. Ale bo tu jest jeszcze wejście na dach. Właśnie. I tam kogoś... Tu trochę jest przeciwników. Dobra. Już się dałem zdemaskować przez jednego. Dobra, chwyt. Zapomnij. Dobra. Ładnie. Dobra, eliksir, bycza włócznia. Hełm potrójnego miecza. Dobra, ale chyba w środku są, wiecie? Jeszcze goście. Albo po drugiej stronie. Kto wie. No i tu jest jakieś wejście do kopalni. Raczej zejście. Bo jest rabina. Dobra, ale ja tutaj byłem, kojarzę to miejsce i zaraz tak naprawdę szlak trafi mój talizman wykrywania. To nie ma żadnej ściany? Nie. Może co tu gdzieś mi tych przeciwników pokazuje? Dobra, spróbuję. Ładnie. Mini patrol tutaj był. Psi patrol. Mam małpę. Dobra, tak w takim razie mam sobie barierę i zwiększę obronę.
i zobaczymy, na co stać tego małpi z jeczka, albo nie, to nie jest małpa. To jest ten. Dobra. Waja go niknął. Dobra, teraz mnie trafił. Okej. Okej, i tutaj pana mamy z głowy, ale nie jest sprawcą krainy Yokai. Także wezmę sobie ten talizman. O nie, wiedziałem, że to dziadostwo. Przeciwnika, naprawdę. O nie, jeszcze szkielet. Dobra. Pięknie. Rozsypał się chłopak, nie miał za bardzo szans. Dobra, i tutaj też po krainie ciemności. Nie, nie biodrek wojownika wojsk nieregularnych, eliksir. Siekiery barbarzyńskie, rdzeń i fajkę zdobyliśmy. I tu mamy tym samym, słuchajcie, nadbiodrek, hełm gubernatora i napierzchnik gubernatora i rozbijacz skał. Dobra, czyli rozumiem, że tutaj już nigdzie nie podejdę, nie pójdę. To jest zamknięta ścieżka. No bo już nie widzę nic. Bo nie mam już tak zwanego wykrywania. Nie chcę się za bardzo też korzystać z pędzla, który regeneruje z ilość tej magii. Choć można by było. Bo tu jest tutaj drabina na górę. Jak czasami gdzieś nie pominę Kodamy. Ale już dawno nie było kapliczki. Możliwe, że już będzie gdzieś właśnie opcja odpoczęcia przy odpoczynku przy kapliczce. Żebym stracił ten pędzel na daremno. No dodatek już zbliżamy się do końca materiału. No, raczej tutaj też nic nie znajdę. Dobra, mi się wydaje, że możemy iść dalej. Najwyżej będzie jakiś problem, to po prostu dam drapaka. A jeżeli przed bossem, bo zawsze na misji popularnej jest jakiś boss, nie będzie Kodam. Choć szybko je zdobywamy tutaj, także wątpię, czy nie będzie opcja zdobycia tego, że nie będziemy, czy nie będziemy w stanie znaleźć ich wszystkich. Ale jeżeli by była taka opcja, to po prostu przeszukam na spokojnie teren poza nagraniem. Ale coś stało się na rzeczy, że po nocy słoik z olejem, że jednak się daliście pokonać. Niestety. I tu jest kraina Yokai. Ojej. Czyli jednak zużyję sobie jeszcze jeden pędzel, wiecie? Nie będę ryzykował. Dobra. Talizman wykrywania. Od razu sobie na szybko tu przelecę. Czy wszystko ogarnięte, ale raczej wszystko. Tak, nie ma tutaj żadnej znajdźki. Tak patrzę cały czas na kompas, nie? Nie zwracajcie uwagi na to, że biegnę wokół jak debil. Tylko po prostu patrzę na kompas poprzez wykrywanie właśnie tego talizmanu.
czegoś nie pominąłem, żadnej żółtej, znaczy zielonej kropeczki oznajmującej, że gdzieś jest Kodama. Dobra, moi drodzy. Tak. Bariera i buff. No i super. To już jeszcze do mnie strzela. No i nie będzie takie łatwe. Jeszcze raz wezmę ten pędzel. A i pudełko Shinobi też użyjemy. Dobra. To mam już ten, żeby nie zginąć. Dobra. Muszę uciekać. Szlak. Lecie. O, tu jest kapliczka. A to jest sprawca krainy ciemności, tego załatwimy. Dobra. Co ty nie powiesz? Dobra, szkoda, że tego kapliczki tutaj nie zauważyłem. Tak to byśmy... Ojej, chwalę się. Byśmy zaoszczędzili dwa aż pędzle. Ale można go wykupić bez problemu. Jeżeli im więcej walczycie, słuchajcie, z danymi duchami no i innych graczy, to dostajecie punkty chwały. O nie. Co ja zrobiłem? Zdobyto trofeum, potrzebna pomoc. A. Dobra, już wiem, o co chodzi. Z tą trofką. A, nawet nie wiedziałem, że jest taka trofeum, że przywołujecie jakiegoś ducha opiekuńczego. Dobra, my chcemy zrobić platynę, także może dobrze, że tak się stało. Choć chciałem, wiecie, to nie było specjalnie, tylko chciałem to nadzień sobie wziąć. Przez przypadek wzięło mi kogoś do pomocy. Dobra, no nic, musimy i tak odblokować sobie tą kapliczkę. Dobra, mamy też rdzenie dusz, w tym jeden, unikalny. I to jest to, Teso. Aha, dobra. Bardzo unikalny rdzeń, że pierdzimy na wrogów. To jest coś pięknego. To jest czysta poezja. Dobra, zręczność. Dobra. Coś jeszcze tutaj chcemy? Nic nie chcemy. Dobra, moi drodzy, już się tutaj nie będę dalej przebijał na tym materiale. Prawdopodobnie to jest ta twierdza, o której mowa w tej misji, znaczy zamkowej wieży. To jest chyba ta wieża, prawdopodobnie. Także resztę tej misji będziemy już kontynuować w następnym materiale, do którego Was gorąco zapraszam. I dziękuję za każdy Wasz poświęcony czas pod tym lub innymi klipami filmowymi. Maro Cobra G na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Dziękuję za każdy Wasz poświęcony czas, nie wiem, czy Wam to mówiłem. I zapraszam do kolejnych hardcore odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!